Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie. Dziś moim gościem Kamil Sierański, nauczyciel wychowania fizycznego w 4 liceum ogólnokształcącym, trener personalny, a przede wszystkim podróżnik, bo przecież śledziliśmy jego wyprawę, czy nawet więcej tych wypraw było w poprzednich latach, Trip to Dream. I między innymi właśnie dzisiaj o tym wszystkim porozmawiamy z Kamilem Sierańskim. Witam Cię serdecznie, Kamil. Witam Was serdecznie. Kamil, życie chyba każdego z nas zostało wywrócone do góry nogami na skutek pandemii koronawirusa. Powiedz, jak w Twoim przypadku to wygląda, bo tak śledząc właśnie Twoje poczynania, nauczyciel wychowania fizycznego, przejście na pracę zdalną, trener personalny, praktycznie na kilka miesięcy wycięte z życiorysu zajęcia, podróżnik, też to praktycznie wypadło. Mocno chyba Ci to pokrzyżowało plany tegoroczne. No tak, no nikt się nie spodziewał, że ten wirus gdzieś zawita i ta pandemia obejmie praktycznie cały świat, więc gdzieś też, tak jak wspominałeś w mojej pracy, gdzie zachęcam ludzi właśnie do korzystania z ruchu, oderwania się trochę od komputerów, od tych sprzętów, tu jednak zmuszeni byliśmy wszyscy jednak przenieść się z powrotem do sieci i te zajęcia zarówno w szkole, jak i jakieś treningi czy konsultacje trenerskie prowadziliśmy głównie przez internet, także gdzieś tutaj też nowe doświadczenia. No oczywiście też utrudnienia, no i tak jak wspomniałeś już te plany, które wstępnie były odnośnie wypraw też niestety będą musiały ulec zmianie, no wiadomo są problemy też z poruszaniem się za granicami kraju, kwarantanny, też w szkole troszeczkę się pozmieniało, ponieważ te matury, których gdzieś tam też będę w komisjach, będą na 2-3 etapy, więc też nie będzie ciągiem tyle czasu wolnego, żeby nawet coś grubszego zrealizować, także to po kolei będziemy właśnie rozmawiać o tych wszystkich rzeczach, ale pozytyw jest taki, że wracacie już z działaniami do klubów fitness, do siłowni. To już najbliższa sobota, tak? Od weekendu możecie tak jest, działać tak wreszcie, jest. Tak? Tutaj od soboty startujemy w klubie tutaj na Kaliskiej Faktory Centrum Fitness. Mamy bardzo dużą powierzchnię, więc troszeczkę nam to ułatwia zorganizowanie tego wszystkiego. Oczywiście też te wytyczne i obostrzenia będziemy starać się skrupulatnie zrealizować wszystko, żeby przygotować tak, aby spokojnie można funkcjonować i żeby ludzie czuli się pewnie, bezpiecznie i żeby jak najmniej zmniejszyć ryzyko jakiegokolwiek tam powiedzmy problemów czy sytuacji, w których gdzie ktoś by mógł się nie czuć komfortowo. Duże zainteresowanie treningami, bo ludzie chyba są też spragnieni tej aktywności fizycznej. No tak, oczywiście ludzie już pytają, oczywiście też troszeczkę zajęć było prowadzonych gdzieś w formie online, gdy otworzyli też powiedzmy lasy, parki, ludzie też prosili o to, żeby porobić jakiś treningów trochę w terenie, także są wszyscy bardzo wygłodniali, że tak powiem, troszeczkę ciężaru, trochę sprzętów, no i też spotkania się w tej atmosferze, gdzieś tam wiadomo, że troszeczkę będzie to na razie izolowane, ale samo wyjście, myślę, do takiego klubu też troszeczkę wzniesie endorfin i troszeczkę też pozytywną energią naładuje, no gdzieś troszeczkę ostatnio każdy z nas przeprowadził troszeczkę bardziej osiadły tryb życia, gdzieś ograniczył się z różnymi kontaktami, spotkaniami, także myślę, że na spokojnie też, bez jakichś nerwowych ruchów, ale powolutku, myślę, że należy powoli wracać do normalności, oczywiście z zachowaniem wszystkich możliwych tutaj obostrzeń i gdzieś tam tych podstaw sanitarnych przede wszystkim, żeby pilnować, a myślę, że na pewno będzie wszystko okej. Okay. Będą mieli Polacy co zrzucać po tej kwarantannie, bo chyba każdemu gdzieś tam troszeczkę się przytyło w tym czasie. No na pewno, myślę, że każdy gdzieś tam troszeczkę posiedział w domku więcej, częściej odwiedzał lodóweczkę, tak, także myślę, że gdzieś tam się nazbierało tu i ówdzie, ale też na pewno przyjdzie czas, żeby to wszystko zredukować i z powrotem wrócić do normalnego funkcjonowania. A wracając teraz do Twojej tej takiej powiedzmy podstawowej aktywności, szkoła, jak się prowadziło lekcje online w UEFiście? No to znaczy, no to jest troszeczkę utrudnione, bo wiadomo, że jednak my tu te zajęcia, żeby kontrolować też tych uczniów, technikę i wykonywania ćwiczeń, tu polegało to głównie na przesyłaniu jakichś zestawów ćwiczeń, różnego rodzaju zadań też do zrealizowania, no ale także też spotkania na platformie, gdzieś prowadzenie jakichś konsultacji i lekcji, no trzeba było sobie radzić jak się dało, każdy gdzieś miał swoje tam narzędzia, powiedzmy pracy, wypracował sobie, no też to nowa sytuacja dla każdego, więc nie było jakby odgórnych form tak, i jakichś procedur, każdy po prostu gdzieś na własną rękę w miarę swoich możliwości próbował
to robić w jak najlepszej formie, jak najwięcej, żeby tego kontaktu było i żeby można było spokojnie przekazać no, jak największą liczbę informacji i zadań, w miarę możliwie też do ogarnięcia. Rok czy dwa lata temu, to o tej porze snuliście plany odnośnie waszych wypraw z twoim kolegą Maciejem. Ruszaliście w trasę. Pierwszy to był ten trip do Azji, do Stambułu, do tej części azjatyckiej. Ostatnio ten niezrealizowany do końca afrykański. W tym roku też miałeś plany, ale one chyba szybko zostały zweryfikowane. Już praktycznie rozmawialiśmy, kiedy wybuchła pandemia, to już tak naprawdę ten trip zagraniczny to praktycznie wykluczałeś. Co zatem uda się zrealizować tego lata? No niestety te granice są pozamykane, czy są utrudnienia, więc niestety ta Afryka będzie musiała poczekać kolejny rok. No myślę, że w tym roku skupimy się na Polsce. Właśnie akurat dzisiaj miałem telefon też od Maćka, bo on tam obecnie cały czas w tych Niemczech pracuje. Co robimy? I także następny weekend Maciek będzie w Ostrowie, więc spotkamy się i ustalimy coś bardziej precyzyjnie. Jakieś kilka pomysłów mam, powiedzmy jakieś pętle, może to na dwie tury na przykład dookoła Polski, tak? Szlak na przykład północ, południe, wschód, zachód, czy wzdłuż Wisły. No kilka pomysłów mam, ale chciałbym jeszcze to z moim przyjacielem tu wyprawowym przedyskutować i razem podjąć jakąś decyzję, ale w tym roku skupimy się na Polsce i myślę, że żadnych zagranicznych podbojów nie będzie, a będziemy gdzieś po Polsce nabijać kilometry, zbierać nowe doświadczenie, a jeśli tylko sytuacja pozwoli, to na pewno spróbujemy tą Afrykę zdobyć w przyszłym roku. A powiedz właśnie o tym planie zdobycia, bo w tym roku, gdyby nie pandemia, zamierzałeś ją zaatakować zupełnie od innej strony, dojechać Tak, w okolice Gibraltaru, tak? Tak, tak. Wstępny plan już miałem oczywiście przygotowany, bo jak wspominałeś, że to już troszeczkę trzeba było z wyprzedzeniem robić, więc no w zeszłym roku to południe było bardzo gorące, więc teraz wpadliśmy na pomysł, żeby może spróbować od północy i plan był taki, żeby startować z Holandii, gdzieś stolicy rowerów, przemierzać właśnie Holandia, Belgia, północna Francja, wybrzeżem Normandii, później północna Hiszpania i wzdłuż oceanu tutaj zjechać przez Portugalię do Taryfy i tam właśnie spróbować gdzieś przepłynąć do tego Maroka. No ale niestety wirus pokrzyżował nasze plany i będziemy musieli to przełożyć na przyszły rok. Ale też ciekawa trasa, wiele ciekawych pewnie miejsc po drodze można zobaczyć, bo przecież ta wasza jazda to nie tylko kręcone kilometry, ale też no, niesamowite rzeczy, które widzieliście. No dokładnie, gdzieś też trzeba troszeczkę to stonować, no bo w zeszłym roku byliśmy powiedzmy w rejonach Lazurowego Wybrzeża, Saint-Tropez, Cannes, tak, inne też podboje. No w tym roku skupimy się na Polsce, ale nasz kraj też jest bardzo piękny, mamy morze, mamy góry, mamy jeziora, różne piękne tereny, także myślę, że docenimy też to, co mamy u siebie i myślę, że też będzie niezła przygoda i niezła frajda, a będziemy mogli ostro podzikować, bo tak naprawdę w ciągu jednego dnia będzie można z powrotem znaleźć się w domu, więc będzie można iść naprawdę ostro i mamy tutaj troszeczkę też inne plany, bardziej takie powiedzmy hardkorowe czy wytrzymałościowe, żeby spróbować przetestować też inne rzeczy, też inne formy spania, jakieś powiedzmy hamaki i tak dalej, także będzie można troszeczkę potestować rzeczy różnych, sprawdzić jeszcze, które gdzieś w przyszłości będą mogły na pewno zafunkcjonować i dużo usprawnić nasze podboje. Wspominałeś jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy właśnie o takim objeździe Polski dookoła, ruszając z Gdańska, jadąc wzdłuż granicy, tak? Tak, tak, tak. Myślałem, że jeżeli właśnie będą te matury i będę miał tak mniej więcej po 2-3 tygodnie wolnego i później będę musiał wrócić, to część bym planował tak, żeby wystartować z Trójmiasta, jechać w stronę Mazur, zjechać blokiem wschodnim i powiedzmy do Zakopanego, a drugą część pojechać z Trójmiasta w drugą stronę, tak? Czyli wzdłuż wybrzeża, przez Szczecin, zachodnią granicę i przez południe wrócić z powrotem też gdzieś do Zakopanego, powiedzmy, żeby taką pętlę nawinąć. Jeśli tak będzie, to spoko, jeśli nie, to na pewno coś innego wymyślimy też atrakcyjnego. Będziemy też kręcić dla Filipa, więc na pewno też nie poddamy się i mimo tych ograniczeń i obostrzeń to coś wykręcimy, bo jak to Maciej mówił, że już na tyłku wysiedzieć nie może, podobnie jak ja, także na pewno coś będziemy działać. A ile to by było kilometrów, tak wzdłuż no, granicy, bo to pewnie to też takie pojedziecie. Około 4000 kilometrów cała podróż, także to też jest co kręcić. I też i są góry, i trudne tereny. I widziałem też ten szlak Eurovelo, także tam
No, jakość tej drogi też jest różna, więc na pewno będzie co robić i co podziwiać. No, troszeczkę już po Polsce jeździłem, tak jak wspominałeś, już te gdzieś ostatnie 4-5 lat to były głównie gdzieś tam zagraniczne wyjazdy, także na pewno miło będzie wrócić w swoje strony i troszeczkę jeszcze zwiedzić ten nasz piękny kraj. To jak już zapadną ostateczne decyzje o tym, gdzie konkretnie jedziecie, jaką trasą, to myślę, że jeszcze raz umówimy się, być może wtedy uda się spotkać w dwójkę, żeby twój przyjaciel podróżny też mógł z nami porozmawiać, bo tak naprawdę on jest z Wrocławia, tak? Tak, tak. A ty jesteś tutaj z Ostrowa i dlatego ten kontakt mamy zawsze bliżej z tobą. I wtedy już porozmawiamy o szczegółach tej eskapady, bo tak naprawdę myślę, że warto promować to, co robicie, ten cel charytatywny, ten szczytny cel, dla którego jeździcie w te wasze wyprawy. Czyli co, życzę powodzenia, zdrowia, wytrwałości, no i takiej powrotu do normalności, bo to chyba jest dla nas wszystkich najważniejsze. No dokładnie, gdzieś tam też ten wirus oczywiście ma swoje złe strony, ale też dobre, bo na chwileczkę można było gdzieś się zatrzymać, troszeczkę więcej czasu poświęcić rodzinie, też spędzić gdzieś ten czas z najbliższymi. No odetchnęło też środowisko na pewno bardzo mocno, więc jak wszystko ma swoje plusy i minusy, mam nadzieję, że wyciągniemy z tego dobrą lekcję i na przyszłość też będziemy mieli się odpowiednio zachować i myślę, że prędzej czy później, a raczej prędzej wszystko się ustabilizuje, wrócimy do normalności i też będziemy mogli wspólnie z Maćkiem nasze kolejne podboje kontynuować. Tego Ci życzę i jeszcze raz dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym Dziękuję za wydaniu rozmów nie zaproszenie tylko o i sporcie. pozdrawiam. Heja!